Dzień dobry, witam moich widzów. Dzisiaj będzie film IK, filmik o przecinarce taśmowej Bernardo 275 Pro. A Pro, powiem wam, że to jest tylko i wyłącznie różnica w tym, że te przyciski, które tu widzicie, znajdują się w tym miejscu, gdzie jest napis Bernardo Pro. Po 2,5 roku użytkowania maszyny, powiem wam, że nie wiem, czy nie wolałbym, żeby te przyciski były tak jak w tej bez Pro, tam na górze, bo łatwiejsza by była obsługa. No ale wracając do tematu, chciałbym porozmawiać o maszynie. Użytkuję ją już 2,5 roku. Nigdy maszyny nie ustawiałem, nigdy nie robiłem jakichś regulacji. Nie używałem też w niej chłodziwa. Jak sami widzicie, no jest jakiś syf na niej, ale to nie jest od chłodziwa. Zmieniam tylko brzeszczoty. Ten ostatni, jak pamiętam, już chyba mam go najdłużej. Powiem wam tak, najczęstszą przyczyną pękania brzeszczotów, przynajmniej u mnie, to jest obniżanie piły do materiału w celu wykonania pomiaru do zderzaka. Jest zawsze coś takiego, że opuszczamy piłę, no i za wolno idzie, no to szybciej. Mój ojciec tak robi, no i ta piła leci i w pewnym momencie, chcąc ją zatrzymać, zaraz wam pokażę, chcąc ją zatrzymać na dużym posuwie, ona robi, widzieliście, coś takiego, i wtedy uderza o materiał, a tam, gdzie ją trzymają, jak u mnie, węgliki spiekane, po prostu ona jest, no ja też nie naciągam piły za mocno. Powiedziano mi w jakimś tam serwisie, że ona nie może być za mocno naciągnięta, no bo wtedy będzie pękała. No i tak, moi drodzy, wracając do tematu piły. No chciałbym, wyczyściłem ją trochę, zrobiłem tutaj taki 100 mm profil, który będę na sztorc chciał uciąć. Pomalowałem go podkładową farbą. Zaraz wam powiem, w jakim celu. W takim celu, że przed obcięciem narysuję kilka kresek przy kątowniku. Oczywiście kątownik będę ustawiał raz z jednej strony, raz z drugiej, żeby nie było przekłamań, i puścimy sobie koło tych kresek piłę, zobaczymy jak tnie po, no, prawie 3 lata. Mówię, że no nie oszczędzam jej, tnie codziennie, wymieniam tylko piłę, nie stosuję chłodziwa. Dobra, wkładamy profil. Ktoś napisał gdzieś tam, że Bernardo to syf. Nie wiem, może komuś się trafiła jakaś zła maszyna. Wiem tylko tyle, że ja używam ją 3 lata i nie mam z nią żadnych problemów. Ahem.
to, co bym zrobił przy niej, to skręcił imadło tam pod spodem, ale ono jest w wannie, tak? Tam, no jeszcze nie patrzyłem, jak się do niego dobrać, ale, bo poskręcałbym już po 3 latach, no nic nie lata, ale chciałbym sprawdzić to. A jeszcze ważna rzecz, której nie sprawdzałem, to powiem wam olej przekładni. U mnie na szczęście do tej pory ten olej był dobry, nie zużyła, no nic mi tam nie puka, nie stuka, nic się nie zużywa i naprawdę ta piła bardzo, ale to bardzo mi się podoba. Puścimy teraz jeden przelot, zobaczymy jak ona wytnie, bo powiem wam szczerze, że naprawdę sam jeszcze jej na początku może ją sprawdzałem, a teraz nie. A później opowiem kilka słów o zderzaku. Dobra, mamy kawałek obcięty. Nie wiem, jak to ostrzy, ale chciałbym wam pokazać to, no że lepiej już się chyba nie da. Co ja będę tu dużo mówił? Piła jest dla mnie rewelacja. Pracowałem kiedyś na automatach, że podnosiła mi sama. Panowie, no to nie jest masowa produkcja. Nie oszukujmy się. Jeżeli ktoś chce robić w domu, to nawet ta piła to już jest za duży sprzęt dla takich amatorskich prac typu zrobię sobie furtkę albo wytnę sobie materiał na bramę. Ona już musi zarabiać pieniądze. Ta maszyna kosztuje około 7 tysięcy. Powiem wam, dla mnie rewelacja. No i tak, panowie i panie, mamy cięcie teraz pod kątem 45 stopni, a jeszcze chwilę powiem o tym 45 stopni. No jest panowie, mucha nie siada, no tak muszę powiedzieć. Jest jeszcze coś takiego tutaj, takie ogranicznik taki, widzicie, który ja ustawiłem sobie na stałe, skontrowałem, ustawiłem sobie na 45 stopni, no, kilka tam powiem prób i wyszło naprawdę bardzo przyzwoicie i wychodzi bardzo przyzwoicie. Jak widzicie, przymiar sobie tutaj przykręciłem, tu były otwory z gwintem, zrobiłem coś takiego na 40 wkładaną.
Na tym jest taki oto przyrząd, który w tym miejscu ma mimośród. Tak jak widzicie, to jest kawałek wałka przewiercony nie na środku, a tu w profilku jest otwór tam wycięty w środku i o, bardzo, bardzo fajne rozwiązanie i bardzo przyjemne w użytkowaniu. I też myślę teraz, że utnę w tym miejscu profil, to mi się o te 20-22 cm jeszcze wydłuży powierzchnia, na której będę mógł tutaj rozsuwać. Chociaż powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy tak często w ogóle był potrzebny tak długi przymiar jak 2,50, 2,40, bo chyba 2,30 jest mojego. No i jeszcze raz pozdrawiam. No i chciałbym powiedzieć przyszłym kupcom, że naprawdę maszyna dla mnie jest rewelacyjna. No. Nie wiem, sama nie pracuje za mnie, żebym ja spała, ona mogła sobie ciąć całą noc, no ale pomaga w pracy i powiem Wam, że jestem z niej zadowolony. Tu może jak wyczyszczę, to zrobię zdjęcie. Dobra. Jeżeli materiał cokolwiek się podobał, zostawcie łapkę w górę, suba. No i nic. Do widzenia i zapraszam na przyszłe filmiki. Dobra, hej, cześć.